zaprosić do oglądania całego cyklu filmów o skrzyżowaniach ruchu okrężnym, bo tych filmów będzie, nie wiem dokładnie ile, ale tak szacuję, że około 15. Rondo kompaktowe. Co to jest, proszę Państwa? Skrzyżowanie typu rondo z jednym pasem ruchu dla każdego kierunku, tak jak tutaj widzimy, zwane przez projektantów właśnie kompaktowym, charakteryzuje się tym, że ma, tak jak widzimy tutaj na rysuneczku, stosunkowo małą wyspę centralną oraz taką konstrukcję, która powoduje konieczność znacznego ograniczenia prędkości przy jego przejeżdżaniu. No bo wiadomo, gabaryty, wymiary tego skrzyżowania nie pozwalają na szybkie przejeżdżanie takiego skrzyżowania. Skrzyżowanie typu rondo jest oznaczone znakiem nakazu ruchu okrężnego. Oznacza ono, że na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony, ruch odbywa się dookoła wysepki, placu lub innego obiektu w kierunku nakazanym strzałkami. Takie skrzyżowanie jest bardzo bezpieczne, ponieważ nie występuje na nim konieczność zmiany pasa ruchu, co w konsekwencji eliminuje punkty kolizyjne na samym skrzyżowaniu. Jego wadą jest natomiast mała przepustowość, co przy dużym natężeniu ruchu stwarza możliwości tworzenia się korków. Dlatego najczęściej tego typu ronda kompaktowe są stosowane na obszarze zabudowanym, gdzie prędkość ograniczona jest do 50 km na godzinę. I tam one się bardzo dobrze sprawdzają. Ten rysunek przedstawia nam małe, kompaktowe, jednopasowe ronda. Zalecane są do stosowania zarówno na drogach w obszarze zabudowanym, jak i na drogach zamiejskich. Z badań wynika, że przepustowość na takich rondach to około 25 tysięcy pojazdów na dobę. Także nie jest tak źle. Trzeba tutaj dodać, że ronda są najbezpieczniejszymi skrzyżowaniami, a szczególnie te kompaktowe, te jednopasowe. Z mojej praktyki i obserwacji, tam gdzie te ronda małe się pojawiły, raczej nie kojarzę, żeby był problem z przepustowością. Także dają radę po prostu. Mimo że mają swoje ograniczenia, wielu kierowców nie jest w stanie się z tymi ograniczeniami często pogodzić, ale mają zdecydowanie więcej zalet niż wad, przynajmniej ja tak uważam. Mamy również ronda kompaktowe, gdzie na wlocie mamy jeden pas ruchu, a na obwiedni mamy dwa pasy ruchu. Przechodzimy do tego, co budzi wiele kontrowersji. Popatrzmy na slajd. Mamy tutaj pokazany skręt w prawo. Na rondzie kompaktowym, tak jak tutaj widzimy, typowe rondo kompaktowe, gdy dochodzące do niego drogi mają prostopadły przebieg, to uważam, sytuacja jest bardzo łatwa i prosta i nie powinna dla nikogo nastręczać najmniejszych problemów. Jeżeli na takim skrzyżowaniu kierujący pojazdem chce skręcić w prawo, to przed dojazdem do skrzyżowania powinien włączyć prawy kierunkowskaz. Jeżeli obszar skrzyżowania w miejscu wjazdu jest wolny, można kontynuować jazdę. Po zjeździe, po znalezieniu się na jezdni wylotowej, kierunkowskaz należy wyłączyć. Sygnalizowanie prawym kierunkowskazem czytelnie swojego zamiaru daje możliwość płynnej jazdy. Jeżeli widzimy, że auto, które ma włączony prawy kierunkowskaz, zwalnia, jest to dla nas informacja dodatkowa, że będzie skręcało. Więc możemy oczywiście z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania wjechać szybciej na skrzyżowanie. Oczywiście po ocenie, że gdy jednak kierunkowskaz byłby nieprawidłowo włączony, to damy radę w sposób odpowiedni zareagować. To, proszę Państwa, zdecydowanie przyspiesza naszą jazdę. I popatrzmy tutaj. Dojeżdżamy do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Widzimy nadjeżdżający do ronda z lewej strony pojazd.
widząc jego kierunkowskaz, obserwując, że zwalnia, śmiało wjeżdżamy na skrzyżowanie, co zdecydowanie przyspiesza naszą jazdę. I popatrzmy, proszę Państwa, tutaj na krótki film, gdzie pojazd będzie dojeżdżał bez kierunkowskazu do ronda, czyli tak jak to często się mówi, że po co kierunkowskaz. Zobaczcie na nasze auto, tutaj jedziemy, pojazd nie ma tym razem kierunkowskazu, nie wiemy gdzie pojedzie, zatrzymaliśmy się, zatrzymało się za nami auto. Spowolniliśmy naszą jazdę w tym przypadku, dlatego ja w sposób jednoznaczny na takich rondach kompaktowych, małych, gdzie kierunki są czytelne i wyraźne, jeżeli zamierzam wyjechać pierwszym wyjazdem, czyli traktuję to jako skręt w prawo, dlatego, że jeżeli drogi dochodzą w sposób prostopadły, to ja czytelnie widzę, po której stronie jest ta droga i co by ktoś nie mówił o oznakowaniu i tak dalej, to jednak moje doświadczenie w tym temacie, jeżeli chodzi i o bezpieczeństwo jazdy, i o płynność jazdy, mówi, że warto po prostu ten kierunkowskaz włączyć. Oczywiście wiele osób może się z tym nie zgadzać, ale pamiętajmy, artykuł 22 ustęp 5 mówi nam wyraźnie, że kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar, swój zamiar, tak? Czyli jeżeli ja wiem, bo widzę, że droga, do której, że dojeżdżając do skrzyżowania, droga, w którą chcę pojechać, jest w prawo, prowadzi w prawo, no to dlaczego mam stosować inne zasady niż na każdym innym skrzyżowaniu? Tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy sobie, jest to skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się wokół wyspy. Czyli dla mnie zasady są jasne i czytelne. Skrzyżowanie, drogi dochodzą prostopadle do siebie, jadąc w prawo. Przed wjazdem włączam prawy kierunkowskaz, zjeżdżając ze skrzyżowania również mam ten prawy kierunkowskaz włączony. Tak jak na załączonym wcześniej filmie, dwóch filmach, pokazuje to różnice, jakie powstają, jeżeli chodzi o płynność i przepustowość jazdy na takim skrzyżowaniu. Popatrzmy dalej. Jeżeli teraz chodzi o kierunek na wprost, dojeżdżamy do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Nadal tutaj, przypominam, jest to rondo kompaktowe. O jednym pasie na Blocie, jednym na Bąbiedni. Skoro jest ta wyspa centralna bardzo mała, skoro z wszystkimi w kontakcie wzrokowym się bardzo dobrze widzę, to skoro drogi ułożone są w sposób prostopadły, czyli te kierunki dla mnie są czytelne, zdecydowanie ja widzę, gdzie, w którym kierunku prowadzi jaka droga, to również w takiej sytuacji, jak na każdym skrzyżowaniu, skoro zamierzam pojechać na wprost, czyli będę po przejeździe przez to skrzyżowanie, będę nadal kontynuował mój kierunek jazdy prosto, to na wjeździe na takie skrzyżowanie nie włączam kierunkowskazu. Inni wtedy, którzy dojeżdżają do skrzyżowania, są zorientowani, powinni być zorientowani. Oczywiście w sytuacji, gdybyśmy wszyscy wykonywali ten manewr tak samo. W przypadku, gdy na wlocie nie sygnalizujemy zamiaru pojechania w prawo, w lewo, czy do zawracania, no to niestety trzeba pamiętać o tym, że przy dojeździe do takiego skrzyżowania, po pierwsze, szczególna ostrożność, po drugie, zasada ograniczonego zaufania,
No i ocena, czy wjeżdżać, czy nie, w zależności od tego, jak daleko ten pojazd od skrzyżowania się znajduje. Czyli wariant przyjazdu na wprost, wjazd bez kierunkowskazu, wyjazd oczywiście z prawym, w tym przypadku nie ma wątpliwości, z prawym kierunkowskazem. Ten prawy kierunkowskaz musimy pamiętać o tym, żeby go włączyć w odpowiednim momencie, czyli zgodnie z tym również, co mówi artykuł 22, że mamy zawczasu sygnalizować nasz zamiar, czyli na osi drogi, która poprzedza, tak jak tutaj widzimy, poprzedza nas, nasz wyjazd, należy włączyć prawy kierunkowskaz i opuszczamy rondo w tej sytuacji z prawym kierunkowskazem. Oczywiście jest to również sytuacja związana i bardzo potrzebna tym, którzy czekają. Ten włączony odpowiednio wcześnie kierunkowskaz, proszę Państwa, daje możliwość podjęcia szybszej decyzji pojazdowi, który ewentualnie oczekuje tutaj na wjazd, i on wtedy ma możliwość wcześniejszego pojechania. Czyli ważne jest to, co już mówiłem wcześniej, o czym już mówiłem wcześniej, żeby gdy włączymy ten kierunkowskaz tutaj, już w tym miejscu odpowiednio wcześnie, to jak auto dojeżdża stąd, widząc nasz kierunkowskaz, widząc, że ta nasza prędkość się zmniejsza, podejmuje w odpowiednim momencie decyzję o wjechaniu na to skrzyżowanie i wtedy ta sytuacja poprawia płynność i szybkość przejazdu, jeżeli chodzi o te małe rondka kompaktowe, które coraz częściej pojawiają się na naszych drogach osiedlowych i naprawdę są fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o przyspieszenie i płynność przejazdu. I popatrzmy, proszę Państwa, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o tą jazdę na wprost. Dojeżdżamy do skrzyżowania, widzimy nadjeżdżające z przeciwka pojazdy, bez kierunkowskazu wjeżdżają, jadą prosto. Muszą pamiętać tylko o kierunkowskazie prawym na wyjeździe. Jeżeli chodzi o przepustowość takiego skrzyżowania, to na pewno wtedy ona jest dużo, dużo większa. Wielka burza, wiele kontrowersji, wiele dyskusji na ten temat. Ale proszę Państwa, ja tutaj uważam, że oczywiście decyzja należy do każdego z nas, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Każdy wariant, jaki wykonamy, jeżeli będzie wariantem bezpiecznym, ok. Ale ja cały czas dążę do tego, że jednak te warianty, które czytelniej pokazują nasze zamiary, czyli to porozumiewanie się poprzez kierunkowskaz, one poprawiają płynność przejazdu na takich skrzyżowaniach. A musimy pamiętać o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że te ronda kompaktowe, małe, one między innymi są budowane po to, żeby było bezpiecznie, oczywiście, żeby była przepustowość odpowiednia, ale w założeniu chodzi o to, żeby przy dojeździe do skrzyżowania wymusić to zmniejszenie prędkości. I teraz, jeżeli popatrzymy na to skrzyżowanie, jeżeli znowu, tak jak powiedziałem, sprawa jest prosta i czytelna, drogi dochodzą w sposób prostopadły do skrzyżowania, mamy niewielką wyspę centralną, bo tym się charakteryzują te ronda kompaktowe, czyli czytelnie widzimy, co się dzieje. Pamiętajcie, że tu chwila, jeżeli chodzi o przejazd, to jest chwila. Tu nie ma sekund wielu na zastanawianie, przemyślenie i tak dalej. Dlatego ta informacja o tym czytelnym zachowaniu, dla mnie, ja tak uważam, jest dość istotna. I teraz, jeżeli chodzi o sygnalizowanie.
Oczywiście, tak jak każdy manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu, skoro będę jechał w lewym kierunku, będę kontynuował po przejeździe przez skrzyżowanie jazdę w lewo, to ustawię się przy osi jezdni, włączę lewy kierunkowskaz, z lewym kierunkowskazem wjadę na skrzyżowanie. Naprawdę tutaj nie ma czasu na wyłączanie tego kierunkowskazu na skrzyżowaniu, dlatego że naprawdę te wysepki są bardzo małe. Także praktycznie z tym lewym kierunkowskazem jadę do momentu, kiedy nie dojadę na wysokość drogi, która poprzedza mój wyjazd. Wtedy ten lewy kierunkowskaz przełączę na prawy kierunkowskaz i wyjeżdżam ze skrzyżowania. Co się, proszę Państwa, w takiej sytuacji dzieje? Gdy ja dojeżdżam tutaj pojazdem, widząc ten włączony kierunkowskaz tego pojazdu, który skręca, tak jak powtarzam, tutaj jest bardzo mało czasu na podjęcie decyzji. Ja widząc ten lewy kierunkowskaz tego pojazdu, który dojeżdża, już wiem, jaki on ma zamiar. I moja decyzja o wjeździe na skrzyżowanie jest zdecydowanie łatwiejsza i szybciej podejmowalna. Ja mogę podjąć decyzję zdecydowanie wcześniej. Dlatego, że może tutaj ten rysunek nie przedstawia w pełni tego, co się dzieje na takim małym skrzyżowaniu, ale naprawdę tam sekunda i dochodzi do przejazdu. Także naprawdę jest bardzo, mało czasu na podejmowanie decyzji. A widząc ten lewy kierunkowskaz tego pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie, naprawdę mamy zdecydowanie więcej czasu na to, żeby prawidłową, odpowiednią decyzję podjąć, co w sposób bezpośredni przełoży się na szybkość przejazdu, na płynność oczywiście przejazdu, na przepustowość skrzyżowania. I popatrzmy, proszę Państwa, na film i widzimy, auto dojeżdża do skrzyżowania, ma włączony lewy kierunkowskaz. My wiemy sprzeciwka czytelnie, co ono będzie robiło. Ma przełączony, przełączyło na prawy kierunkowskaz. Zobaczcie, widzieliście, jak to się szybko odbywa. Czyli naprawdę tutaj jest bardzo mało czasu. Popatrzmy teraz, jak tutaj bez kierunkowskazu to się odbywa. Zobaczcie, my dojeżdżamy, my tak naprawdę nie wiemy, co on zrobi. Czy on pojedzie na wprost, czy nie. Czyli spowalniamy swoją jazdę tak naprawdę. No jedzie przed nami, prawy kierunkowskaz sobie włączy na wyjeździe, no ale tak naprawdę, zobaczcie, nie mogliśmy podjąć decyzji o wjeździe, jak widzieliśmy to nadjeżdżające auto bez kierunkowskazu, no bo to jest ta sytuacja, o której mówię, że często kierowcy niestety wychodzą z założenia, że nigdy tego kierunkowskazu nie potrzeba włączać, dlatego że nie zmieniamy tutaj kierunku jazdy i co by ktoś nie mówił. Ja nie mówię, że ktoś nie ma racji. Są argumenty za, są argumenty przeciw. Ja tylko tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że informacja czytelna o zamiarze, popatrzmy tutaj, jeszcze raz mamy to bez kierunkowskazu, chciałem tutaj zwrócić uwagę na ten element, że informacja czytelna o zamiarze, tutaj widzimy, też jedzie bez kierunkowskazu, na pewno powoduje przyspieszenie naszej jazdy, a ci, którzy ewentualnie bez tego kierunkowskazu wjeżdżają na to skrzyżowanie, to namawiam do tego, żeby ewentualnie zastanowili się nad tym, czy zmieni coś, czy zaburzy to w jakiś sposób ich jazdę, czy komuś to będzie przeszkadzało, jeżeli jednak ten kierunkowskaz włączą przed wjazdem, a tak jak tutaj pokazałem, włączenie tego kierunkowskazu prowadzi zdecydowanie. To są moje obserwacje i długoletnie doświadczenie. Włączenie kierunkowskazu, sygnalizowanie zamiaru prowadzi do tego, że ta jazda jest płynniejsza i szybsza. A przecież chyba nam o to chodzi. Bezpieczeństwo również się poprawia,
A przecież o to nam chodzi. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili, tylko tu chodzi o to, żebyśmy jeździli bezpiecznie, bo wszyscy z tego ruchu drogowego korzystamy. Popatrzmy na kolejny slajd i tutaj mamy zawracanie. Zawracanie. Identyczna sytuacja jak skręt w lewo. Ustawiamy się i na wjeździe sygnalizujemy kierunkowskazem nasz zamiar. Objeżdżamy rondo z kierunkowskazem. Wtedy wszyscy są informowani, gdzie, w jakim kierunku ja się poruszam i czytelnie w odpowiednim momencie zmieniam kierunkowskaz z lewego na prawy, czytelnie innych informując o swoim zamiarze, wyjeżdżam, opuszczam skrzyżowanie. I zawracanie, proszę Państwa. Popatrzmy tutaj na film i popatrzmy. Dojeżdżamy do skrzyżowania po ruchu okrężnym. Pojazd jadący przed nami informuje nas czytelnie, gdzie będzie jechał. Czyli my już wiemy, że ewentualnie on będzie jechał albo w lewo, albo będzie zawracał. Czyli w jakiś sposób już nas przygotowuje do tego, w jaki sposób my swój wariant ewentualnie będziemy wykonywać i z jaką szybkością ewentualnie to skrzyżowanie przejedziemy. Wjeżdża na skrzyżowanie po ustąpieniu pierwszeństwa. Kierunkowskaz trzyma do momentu, gdy nie dojedzie do osi drogi poprzedzającej wyjazd, przełączył na prawy kierunkowskaz, wyjechał ze skrzyżowania. Moje pytanie. Czy komuś to tutaj przeszkadzało? Czy w takiej sytuacji ten włączony kierunkowskaz kogoś tutaj wprowadzał w błąd? Proszę się zastanowić. Mnie osobiście to nie przeszkadza, a wręcz w przypadku, gdy będziemy omawiać kolejne skrzyżowania, tutaj akurat jeden pas na wjeździe, nie mam możliwości ustawienia się obok, jeżeli jadę w innym kierunku, na przykład w prawo, czy ewentualnie na wprost, żeby przyspieszyć swoją jazdę, ale w innych sytuacjach na pewno takie czytelne informowanie o zamiarze będzie znowu przyspieszało również naszą jazdę na wjeździe, nie tylko na wyjeździe, czy na dojeździe do tego skrzyżowania. W przypadku podejmowania decyzji, jak widzę czytelnie, co się dzieje, ale również już na samym wjeździe będzie przyspieszało naszą jazdę, a o to w tym chodzi. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.